kolejny raz z Marką na ryby. Jeszcze w tym roku, 2013, jeszcze nie ma zimy, trzeba wykorzystać taki nie najgorszy, prawie słoneczny dzień. Jedziemy na Pyrzycki Zalew. Coś się zaczyna, coś się kończy. Dzisiaj jest duże prawdopodobieństwo, że z Markiem na ryby po raz ostatni, z Cecylką za kamerą. Tak może być, tak się może to skończyć. Po raz ostatni będę miał pomoc Cecylki przy robieniu tych filmów z tej serii z Markiem na ryby. Cecylka, musisz ode mnie odchodzić? Znalazłaś sobie coś lepszego? No trudno. Zobaczymy, jak długo wytrzymasz bez tego, bez ryb, bez jezior. Zobaczymy, czy tam ci będzie lepiej, gdzie idziesz. Się jeszcze okaże. Nie chcę odchodzić, ale muszę. Nie chcę, ale musisz. Nie chcę, ale muszę. Jak to mawia Olechu. No tak, no. Nie chcę, ale muszę. No, niestety. Będą troszkę gorsze te filmy. Będą bardziej statyczne. Ale nie ma wyjścia. Takie jest życie. Tak się toczy. Coś się zaczyna. Coś się kończy. Ale dzisiaj jeszcze z Cecylką, jeszcze spróbujemy jakieś ładne szczupaczki namówić do udziału w filmie. Oje, lata mi tu wszystko w samochodzie. No i dobra, już jesteśmy na prostej. Wszystko mi to zaporowało w tym samochodzie. Ciekawe, jak szczupaki będą dzisiaj żerować, czy będzie im się chciało gonić za przynętą. Taki prawie słoneczny dzień. A może się coś się ten drapieżnik ruszy. Nie mam za dużo czasu, jakieś 2 godziny, bo potem kolejne jakieś zajęcie w domu. Właściwie nie w domu, no ale w mieście, więc nie będzie można na tych rybach posiedzieć za długo. Ale 2 godziny dobrego rzucania, szybkiego, sprawnego rzucania i mądrego prowadzenia przynęt być może przyniesie taki efekt, że jakiś szczupak się pojawi na wędce. Zobaczmy, jak to będzie. No i zaczynam dzisiaj od odkładek. No, zacznę i skończę na kładkach, bo mamy tutaj na tym naszym zalewie takie kładeczki porobione. Nie trzeba wchodzić do wody, wystarczy wejść sobie na kładkę praktycznie nawet w pół butach i można próbować obławiać przybrzeżne rejony zalewu. Problem jest tylko z wyciągnięciem szczupaka, ale z tym sobie jakoś myślę poradzę. Chyba zapomniałem swojego plecaka z narzędziami i z przynętami, no, ale to się zaraz uzupełni. No to pierwszy dzisiejszy rzut. Pierwszy i od razu będzie szczupak. Teraz jesienią więcej rzutów wykonuję tam dalej, w głąb zalewu, bo zauważyłem, że tam mam częstsze brania szczupaków. Właśnie tam dalej, nie tu blisko brzegu, tylko tam dalej. Tam jest troszkę głębiej, jeszcze woda jest, pewnie woda jest troszkę cieplejsza niż tu przy brzegu, dlatego tam trzymają się ryby, trzymają się też i
drapieżniki. A to był zaczep. Szkoda, że nie ryba. Szkoda, że nie szczupak. Nie mam za dużo czasu dzisiaj, dlatego będę wszystko robił w miarę szybko. Być może przez to szybkie bieganie, szybkie rzucanie, takie troszkę nerwowe, nie poprowadzę przynęty dobrze. Muszę się jakoś skupić, żeby jednak mimo wszystko tę przynętę prowadzić nieco wolniej, bo tak należy jesienią robić, wykonywać przynętą ruchy trochę wolniejsze niż latem. Ryba oszczędza energię. Żaden szczupak nie będzie się kusił do uganiania za blachą, która ucieka mu szybko. Szczupakom się nie chce teraz szybko, mocno pływać. Wolą mieć łatwy, darmowy niemalże kąsek, dzięki któremu oczywiście sobie zyskają trochę energii na zimę. Ja już teraz praktycznie cały czas blachami łowię. Nie bawię się w żadne gumki ani woblery. Blachą można majtnąć daleko. A to według moich obserwacji ostatnich tutaj podstawa sukcesu. Prowadzę przynętę delikatnie, aczkolwiek cały czas jeszcze trochę tak próbuję lekko podciągać wędkę, z tym, że mniej agresywnie to robię niż zimą. Niż latem. Zima to dopiero ma przejść. Tak powiedziałem na wstępie tego filmu, jadąc w samochodzie, że coś się zaczyna, coś się kończy. Prawdopodobnie faktycznie skończy się pomoc Cecylki w nakręcaniu tych filmów, ale jednocześnie kończy się ten sezon, bo zima już nadchodzi. Jeszcze jej dzisiaj nie widać, ale prognozy pogody już sygnalizują nam to, że w przyszłym tygodniu mogą być opady śniegów, a to już bardzo mocno ograniczy wyjazdy na ryby. Muszę się przyzwyczajać do tego, że kamerę będę miał teraz we własnych rękach. O, to wszystko jest nie takie proste, jak ja to kiedyś robiłem, nie pamiętam. Trzeba będzie znowu do tego przywyknąć. No miałem dobrze z tą Cecylką. Nie musiałem się martwić o sprzęt nagrywający. A tu teraz tego wszystkiego tak dużo do noszenia. Na razie jeszcze dziewczyna mi w dzisiejszym filmie pewnie pomoże. Na tę chwilę zabrałem jej kamerę, żeby zobaczyć, jak to było wcześniej. Cały rok miałem dobrze z tą dziewczyną. Tutaj bardzo duże słowa uznania i podziękowania dla niej. Kurczę, faktycznie będzie ciężko za ten wkład pracy, jaki wniosła w rozwój tego kanału. Warfish.pl wędka w swojej przygoda. Cecylko, bardzo Ci za to dziękuję. Naprawdę mi się przydałaś. Filmy się dzięki Tobie w pewien sposób ożywiły. Kamera nie była taka statyczna. To wszystko nabrało takich innych zupełnie innych barw.
trudno, tak to będzie. Takie jest życie. Nie wszystko może trwać wiecznie. A mi będzie coraz trudniej. Cały czas będą spadały plecaki. Będzie trzeba się trochę z tym sprzętem bardziej pomęczyć. No i znowu mi zlatuje. No, trzeba będzie zakładać wszystko dokładniej. Znowu poleciał mi plecak. Dobra, jakoś wytrzymam. Idę trochę dalej. Tutaj ostatnio byłem na rybach, ale byłem bez kamery. Złowiłem, kurczę, jak to jest trudno, jak jest wszystko samemu. Złowiłem takiego szczupaka, przepraszam za te tak lipne zdjęcia. Muszę się do tego ponownie przyzwyczaić. Dobra, jakoś tam dam radę. Złowiłem takiego szczupaka, 50 cm. Kurczę, szkoda, że nie miałem tej kamery, bo hol był kapitalny. Hol był naprawdę cudowny. Coś przy brzegu się rusza. Trzeba wejść na tą kładkę. Zobaczyć, o co chodzi, bo drobnica się tutaj kotłuje. Był taki hol bardzo ciekawy, bo holowałem szczupaka z daleka. I on nie zrobił mi tego, co większość szczupaków robi. Czyli nie protestował. Nie robił tego, nie. Tylko cały czas się jakby trzymał dna. I później bez jakiegoś większego oporu dał się wyholować na brzeg. Ładny, nie miałem wtedy kamery. Szkoda. No ale cóż, trudno. To tylko już w takich wypadkach to już tylko są opowieści. Już nie można niczego pokazać. Ła. Naprawdę ciężko. Ciężko bez pomocy. Dobra, ja już jestem na kładce. Sobie ustawię kamerę. Tak to było. O. Tak to teraz będzie śmiesznie wyglądało. Będę musiał dbać o to, żeby kamera mnie obejmowała. Masakra, powiem wam szczerze.
zalew, nad który przyjeżdżam, jest zbiornikiem żyznym. Nawet powiedziałbym bardzo żyznym, o czym świadczą chociażby takiej wielkości małże. Skoro małże rosną do takich rozmiarów tutaj, a ja miałem jeszcze większą, to znaczy, że mają na czym się dokarmić, mają na czym się uchować. No i mój okaz rybi z tego roku, ten duży sum, właśnie w tej wodzie został wychowany, w tej wodzie dorastał, w tej takiej żyznej wodzie. Naprawdę ładna małża. Ja takiej wielkości małże widziałem kiedyś jeszcze na kanale ciepły, tak jak się nazywa ten kanał, na ciepłym kanale Dolnej Odry. Tak duże małże tam właśnie też występują, a tu taki zbiornik położony wśród pól też się okazuje żyzny. Tu spływają troszkę nawozy na pewno od rolników, w związku z czym roślinność się ładnie w tej wodzie rozrasta. A jak jest roślinność, no to są też żyjątka inne, małże, raki, ryby mają co jeść. Dorastają tu do naprawdę ładnych rozmiarów. Szkoda tylko, że wędkarze nie dbają o to, aby ryby rosły tak duże. Nie pozwalają im na to. Niestety mało jest takich, którzy tutaj wypuszczają ryby. Ale może z czasem będzie nas przybywać. Walczymy dalej. Zobaczymy, jak duże rosną tu szczupaki. Nigdy tu nie miałem dużego szczupaka. No tak wbrew temu, co mówię. Zawsze te szczupaki były takie małe, w granicach 45-50 cm, nie większe. Ostatnio był 50-centymetrowy, wcześniej 50 parę miał. Ale nie udało mi się nigdy tutaj zrobić nic większego, mimo że rzucałem na różne przynęty. Zobaczymy, jeszcze jesień się nie kończy. Jeszcze trochę tutaj powalczę, no już pewnie w samotności, ale postaram się już z kamerą. Kiedyś Piotr Kaczkowski miał taki program Minimum Słów, maksimum Muzyki. Minimum słów, maksimum łowienia. Muszę się do tego przyzwyczaić. Zanim włączę kamerę, która będzie nagrywała rzucanie przynętą, to jeszcze muszę się kawałek przejść. Tutaj pójdę na troszkę inne miejsce. I tu będę, tu już się zatrzymam trochę dłużej. Nie mam dzisiaj za dużo czasu, bo muszę lecieć zaraz do miasta. No ale jeszcze trochę tego wędkowania zostało. Nigdy nie jest wiadomo, w którym momencie uderzy ryba. W każdym momencie może to nastąpić. Zarówno na początku, jak i na końcu łowienia. Często miałem takie przypadki, że jedna karpiówka była już w pokrowcu, a na drugiej było branie. I nieraz było też tak, że zawsze miał być ostatni rzut i za ostatnim rzutem było branie, więc się rzucało dalej.
Dorzucimy do niej? Nie. Małże dzisiaj, zamiast ryb. Złowić rybę to nie jest taka prosta rzecz. Złowić rybę to nie jest taka prosta rzecz. To nie tak łatwo. No, ryby dzisiaj nie chcą współpracować. Na wodzie też widać małą, dosyć małą taką aktywność ryb. One jakby dzisiaj nie żerowały w ogóle. Dlatego... Ajajajajaj. Tak może lepiej. Dlatego idę w inne takie miejsce. Ono jest trochę niebezpieczne. To jest miejsce, w którym panują zaczepy. Ale chcę trochę tutaj porzucać. Troszkę zaryzykuję. Zmienię przynętę na taką lżejszą, która nie będzie przy samym dnie płynęła. I może dzięki temu ominę te stare drzewa, które właśnie tutaj się zawsze zaczepiały, przynęty, przez co zawsze rezygnowałem z tego miejsca. A ono tak wygląda. A mniej więcej tutaj. Zaraz sprawdzimy. Jest tu znacznie płycej. Tu przy brzegu są trzciny. Taki pas trzcin, co świadczy o tym, że troszkę od brzegu, jakieś parę metrów od brzegu, jest też płcizna. Tam dalej w toni wodnej dalej jest kilka takich starych pni drzew. One były widoczne, kiedy była tu spuszczona woda. Ale ja już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Nie spisałem sobie, nie zrobiłem mapki. Nigdy nie myślałem o tym, że będę chciał tu łowić. Zazwyczaj chodzę na inny zupełnie brzeg i pewnie na ten inny brzeg następnym razem też przywędruję. No ale dzisiaj jeszcze spróbujemy tutaj. Zobaczymy, może coś złowię.
myślałem, że szczupaki nie żerują, ale to było błędne myślenie, bo właśnie przed chwilą moją algunię jeden szczupak odprowadzał, nie zdążył, za szybko ją wyciągałem. Myślę, że za parę dni, kiedy faktycznie przyjdą te chłodniejsze noce, takie 0 stopni, minus tam parę stopni, szczupaki dostaną ten sygnał od przyrody i ruszą chętnie do ataku. No ale skoro tutaj jeden pogonił moją algę, to jeszcze tu zostanę, jeszcze tu porzucam. A dzisiaj cocylka sobie spaceruje. Nie bierze do rąk kamery nawet. Może jeszcze mi się uda ją namówić na kilka wspólnych wyjazdów. Wiem, że bardzo lubi jeździć na to leśne jezioro. Spróbuję w jakiś weekend ją tam wyciągnąć. Czasem ryby nie biorą, ale spinningista ma jakieś tam zdobyczne rzeczy. Całkiem niezłe kopytko. Stalka widzę taka sama jak ja, z jakiej ja korzystam, z Mikado. Także przygarnę ten sprzęt i sam nim porzucam. Może już nie dziś, ale następnym razem. Bardzo fajne kopyto, lubię ten kolor. Działamy dalej, bo było małe branie szczupakowe, to znaczy nie branie szczupakowe, tylko szczupak pogonił moją przynętę i jest prezent od zbiornika, czyli dobra, później sobie to rozplączę. Czyli kopytko ze stalką, dobrą stalką. Przyda się. Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Ostatnio mam takie jakieś zapominalskie dni. Znowu miałem małe takie bramko, coś delikatnie dotknęło mojej przynęty. No niestety dzisiejszy dzień jest dla mnie krótki, nie mam czasu, żeby dłużej zostać nad wodą. Muszę się praktycznie zaraz zmywać, no jeszcze może chwilę usiądę tam z Cecylką w tej altanie, porozmawiam z nią, ale niestety muszę dziś przerwać to łowienie. Jeszcze tu będę przyjeżdżał, ale nie tylko tu. Jeszcze czekamy na jesienne szczupaki. Jeszcze działamy. Cecylka, ja ci dziękuję za te... No, nie wiem, ile to było. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, połowa listopada. Pół roku. Pół roku współpracy takiej niespodziewanej, nieplanowanej, zupełnie przypadkowej współpracy. Kręceniu filmów. Dzięki ci bardzo. Dużo filmów naprawdę świetnie się udało zrealizować. Dzięki tobie, bo gdyby nie było tej kamery, z którą biegałaś, te filmy nie byłyby takie fantastyczne. To ujęcia po prostu żywą kamerą, która, za którą stoi człowiek, w tym wypadku ty, bo są zupełnie inne od tej stacjonarnej, od tej, którą się ciągnie ze sobą, tak jak to zazwyczaj robiłem. Także bardzo ci za to dziękuję. Myślę, że jeszcze kiedyś się uda nam wybrać razem gdzieś na ryby. Planowaliśmy jeszcze wycieczki do nad Inę. Planowaliśmy jeszcze wyjazd do lasu, a tu nagle się okazuje, że
to wszystko się kończy. Chciałam powiedzieć, że to wszystko, to było dla mnie też bardzo miłe, bo to było połączone przyjemne z pożytecznym, bo ja dużo widziałam, byłam nad różnymi pięknymi wodami, czego bym nie widziała, nie filmując. Widziałam też no, gigantyczną rybę, której nigdy w życiu bym nie zobaczyła. No zgadza się, miałaś, miałaś to szczęście, że ta ryba wzięła. Tak, dużo fajnych też sytuacji i widoków w lato. Przyjemnie, ciepło, woda. Lubię przyrodę. No i to dla mnie też miłe, nie? Choć czasami też było dla mnie trudne, bo warunki nie sprzyjały. A no wiadomo, kobieta to kobieta nad wodą. Ja jechałem zupełnie inaczej, w innym celu, a tu czasami było tak, że było zimno, wiał deszcz, albo bardzo mocno świeciło słońce. To też było takie najbardziej upalne i najbardziej trudne do zniesienia. Upały były ciężkie do zniesienia, chociaż chroniliśmy się tym parasolem, ale czasami ten parasol niewiele dawał, jak nie na patelni. No ale co, karkóweczka z grilla, to też, też będę o tym pamiętał zawsze, że jak jeździłem z Cecylką, to zawsze była karkówka z grilla, przynajmniej w te takie dobre, ładne dni. No to mówisz, że ryba, że sump. To było moje jedno z takich największych przeżyć nad wodą. Nigdy nie widziałam takiej ryby. No ja też na żywo nigdy nie widziałem, a w tym roku żeśmy ją zobaczyli, to całkiem niedaleko stąd. Trochę tam dalej. Co ja jeszcze chciałem rzec, żeby powiedzieć o wszystkim. Może ja powiem jeszcze, że zanim zaczęłam z tobą jeździć na ryby, to ja nawet nigdy nie miałam pojęcia, że w wodach są ryby takiej wielkości. Nie wiedziałam, że są ryby tak duże w wodach. Karpie czy tam, myślałam, że no, takie małe są, ale żeby dorastały do 20 albo więcej kilogramów. Nie? No, albo ten są, no. Ludzie nie mają o tym pojęcia, nie wiedzą, że ryby są duże. To nawet tutaj u nas, właśnie na tych takich wodach śródlądowych, faktycznie można taką rybę upolować, ale trzeba troszkę czasu poświęcić na to. Myśmy dosyć dużo czasu poświęcili w tym roku na wędkowanie, na szukanie tych takich dużych ryb. No i się udało. Udał się całkiem niezły sezon. Udany sezon, dobry sezon. No nie wiem, jak ja ten sezon będę miał w przyszłym roku. Jak ciebie nie będzie, no ale tak się składa, no nie wszystko może trwać wiecznie. No nie. Że musimy, ta współpraca jest zakończona, właściwie zawieszona, bo nie wiadomo, czy się tam nie uda kiedyś do niej wrócić, jeśli nie w ciągłej formie, to przynajmniej w takich doskokach, nie? Czasami będę filmowała, choć nie tak często jak do tej pory, ale jak będę miała jakieś wolne dni czy coś, no to pewnie to pojadę i nakręcimy coś, no nie? Okej. Okay, no. No, o ile sytuacja i czas pozwoli, to trzymam to chętnie. Trzymam cię za słowo, bo no, będzie mi dużo trudniej. Ja już teraz próbowałem przejść się z kamerą, przypomnieć sobie te dawne czasy, kiedy śmigałem po wodach sam z kamerą. Mhm. I tu statyw przeszkadza, tu plecak spada, to nie ma jak. To jest zupełnie inna jakość nagrywanie filmu samemu, a wtedy, kiedy ktoś pomaga, kiedy czasami ktoś to... takie sytuacje są, że trzeba operować tą kamerą, a sam przecież nie dasz rady, nie? No właśnie. Gdzieś, no. No. No dobra, nie będziemy tutaj zanudzać widzów kanału. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia na nowej drodze życia. Ja też dziękuję, albo nie dziękuję, bo musi się udać. Uda się, uda. No to przyjmij piątkę. A ty jesteś leworęczna. Musiałeś to powiedzieć przed kamerą.